Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje przejęcie przez gminy organizację odbierania odpadów komunalnych. Po upływie okresu przejściowego to gmina będzie musiała zawierać umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, a ich wytwórca będzie musiał ponosić opłaty na rzecz gminy. Pragnę zauważyć, że przed wejściem w życie nowelizowanej ustawy funkcjonują zakłady budżetowe prowadzące działalność wyłącznie w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu danej gminy. Po wejściu w życie nowelizowanych przepisów nie będą one mogły uczestniczyć w procedurze przetargowej organizowanej przez gminę na odbiór i transport, nie będą również mogły pracować jako podwykonawcy. Nadmieniam, że są to zakłady wyspecjalizowane i posiadające niezbędny sprzęt do świadczenia tego typu usług. W przyjętym stanie prawnym zakłady te będą musiały ulec likwidacji, co spowoduje lokalne zwiększenie bezrobocia, a samorządy dodatkowo poniosą koszty ich likwidacji. Takie zakłady, i jest to pytanie od dyrektorów zakładów budżetowych z Podkarpacia, funkcjonują na naszym terenie, między innymi w Kolbuszowej. W związku z powyższym mam pytanie. Czy rząd przewiduje nowelizację ustawy tak, aby zakłady budżetowe mogły uczestniczyć w procedurze przetargowej na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz wykonania w tym zakresie podwykonawstwa, jeżeli tak, to na jakiej podstawie i zasada? Czy w specyfikacji przetargowej można wskazać konkretną instalację odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych? Czy pozostawić ten wybór przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu? I trzecie pytanie, czy można i jest racjonalnym zróżnicowanie stawek opłat ze względu na rejon zamieszkania, na przykład rodzaj, gęstość zabudowy i tym podobne? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.